Cześć. Przepraszam, że dawno nie było filmów, ale no, pra mam pracę teraz na wakacje, więc yy, byłem zajęty i średnio miałem możliwość nagrywania. Szczególnie też że ostatnio nie jeździłem na wież. Więc temu yy, Sazan z trzema silnikami dalej czeka na start. No, jeszcze nie miałem możliwości yy, odpalenia tej rakiety. Ale chciałem opowiedzieć o, o czymś co planuję, a mianowicie o rakiecie wystrzeliwanej z wyrzutni rurowej. Będzie ona zrobiona z tej oto rury, znaczy rakieta nie wyrzutnia. Jest to rura, którą znalazłem. Dosyć długa i cienka stosunkowo. Co jest bardzo ważne w tym przypadku mojego projektu. Ponieważ chodzi o to, żeby ta rakieta była w środku rury większej, która będzie ją prowadziła. Trochę jak wojskowe rakiety, wystrzymywane z silosów. I rakieta, przez to, że będzie długa, będzie miała stosunkowo dużą stabilność. O, czemu nie łapie ostrości. Będzie miała stosunkowo dużą stabilność przy dosyć niewielkich statecznikach, do których wielkość będzie ograniczona przez to, że musi się zmieścić do rury. Mógłbym to zrobić przy pomocy jakichś ruchomych elementów rozkładanych, ale wydaje mi się, że dodałoby to dodatkowego skomplikowania i więcej rzeczy, które mogą się zepsuć, więc. Na razie pierwszy tego typu projekt chcę zrobić po prostu ze statecznikami, które będą zapierały się o ścianki. I założeniem projektu jest stworzenie systemu, który pozwoli na bardzo szybkie rozłożenie całości na miejscu i odpalenie tej rakiety. Czyli całość będzie zamknięta w rurze razem, już od razu, z silnikiem i na przykład zapalnikiem. I do rury, na przykład, będzie zamontowany jakiś tutaj pręt, albo taki kołek drewniany, możliwiający wbicie jej w ziemię. Przy czym to nie będzie ta rura, o której mówię. To jest rakieta, a ja mówię o wyrzutni. Będzie to wbite w ziemię, i wystarczy wtedy, na przykład, zdjąć tylko pokrywę z góry i z dołu i odpalić rakietę. I ona poleci. Co może rozwiązać problem z na przykład tą rakietą, gdzie, żeby ją odpalić, potrzeba ją zamontować na szynie, założyć zapalniki, najlepiej na miejscu. Ale trzeba wkopać szynę, zamontować rakietę, więc jest to nieco czasochłonne. I mam nadzieję, że ten projekt pozwoli skrócić czas potrzebny na to. No i jest to coś dosyć rzadko spotykanego. Na pewno kanał BPS Space robi coś podobnego. Też rakiety wystrzeliwano z takiej tuby, z rury, silosu, jak, jak zwać tak zwać. Ale tam inna była zastosowana metoda stabilizacji, a mianowicie wektorowanie ciągu. Ale ja niestety nie jestem na tyle zaawansowany w te klocki, żeby zrobić coś takiego. No, wymaga to dużo elektroniki, testów, więc póki co pozostanę przy statecznikach. Więc dzięki za oglądanie. Przepraszam, że taki krótki film, ale no, jak już wspominałem w początku, trochę średnio u mnie z czasem ostatnio. Mam nadzieję, że niedługo będę miał możliwość częściej wstawiać filmy. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie, i widzimy się w następnych filmach. Cześć.